Witam serdecznie na otwarciu wystawy członków Klubu Środowisk Twórczych Towarzystwa Miłośników Woli Mieleckiej. Witam w filii Ośrodka Kultury w Woli Mieleckiej. Jest to dla nas ogromny zaszczyt, że zechcieliście Państwo do tego naszego skromnej, z naszej skromnej sali wystawowej dać swoje prace, które będziemy podziwiać nie tylko my, ale na pewno i mieszkańcy, i młodzi studenci szkoły. Bardzo serdecznie witam pana wójta, gminy Mielec, pana Józefa Pianka. Witam panią panie wójcie, zapraszamy do nas właśnie. Tak ładnie wygląda. Za Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej pana Zbigniewa Wojewskiego. Sprawdziłam, czy się nie pomyliłam. Proszę państwa, na wystawie mamy 20 autorów, ponad 40 prac. Techniki pracy, jak sami państwo się zauważyli, są wielorakie. Jest malarstwo, jest szydełkarstwo, jest papieroplastyka, ja się posłużę troszkę, nie pamiętam wszystkiego. Jest rzeźba, haft, papieroplastyka. Jak Państwo oglądaliście już Państwo pracę, mam nadzieję, że wszystkie są piękne. Także jeszcze myślę, że każdy może podejść i zobaczyć, sprawdzić co i jak koledzy wykonują. Ja może wymienię osoby, które dały pracę na naszą wystawę. Pani Lidia Rybak, pani Alicja Korzeniewska, pani Grażyna Pierw-Koflarz, jest. Pani Janina Śmist, pan Marian Pietruszka, pani Elżbieta Szuchowska-Pezda, pani Barbara Kuchmińska, pani Halina Saj, pani Marzena Sasol, pan Stanisław Czarnecki, pani Aldona Adamczyk, pan Ryszard Laskowski, jest. Pani Krystyna Laskowska, jest. Pani Justyna Pogoda, dobra. Pani Sylwia Krupińska, jest. Pani Maria Zapolska, pani Maria Kozioł, jest. Pani Irena Wilk, pani Agnieszka Małek, pani Joanna Grabosz, pani Józefa Stańczak i pani Irena Kornal. Przyszliście, że wystawiacie swoje prace, nie macie tylko dla siebie, ale udostępniacie, czyli możemy wszyscy po prostu delektować się tym pięknem, tą waszą ciężką pracą, więc doceniam bardzo kunszt po prostu tych wszystkich prac, tak malarskich, jak i rzeźbiarskich, jak i, no nie wiem, jak się nazywa, to dzierganie. Tak. No, w każdym razie każdą pracę naprawdę doceniam. Są wszystkie prace przepiękne i gratuluję. Gdybyśmy byli dzisiaj w jednym miejscu, na pewno nie robiłoby się tego. Ja jestem zupełnie na ostatnim miejscu. Gdyby nie pracę, nie byłoby w stanie. Tak, nie. Także dziękujemy bardzo wszystkim, którzy zaszczycili nas swoją obecnością. Bardzo jesteśmy wdzięczni. No ja bardzo dziękuję, jak zwykle, za zaproszenie nas. To nie jest pierwsza nasza wystawa, bo to już kolejna. Także się bardzo, bardzo cieszę, że mogę w tych murach po prostu gościć. Cieszę się za dzisiejszy dzień, za tą wystawę. Cieszę się, że nasi twórcy dali bardzo dużo nowych prac. Ja nie wiem, czy bym na palcach policzyła którąś taką może starszą. A tak to jest, no chyba 99% są to nowe prace. Cieszę się, bo widać, że chcecie pracować, żebyśmy sobie nawzajem pomagali. Jest nowy, prężny zarząd, bardzo prężny pan prezes. No nie wiem, no jest taki dosłownie, powiedziałabym, drobno, lekko apodyktyczny, bo tak wymaga, jakbyśmy rzeczywiście mieli pracę normalnie płatną, ale wydaje mi się, że to będzie dawać jakiś czas efekty, to wszystko na plus, mówię panu prezesie, bo rzeczywiście no ruszył z kopyta, jak ja to mówię, i nas naprawdę wszystkich pogania. No tu wśród nas również są członkowie jeszcze prezydium, bo jest jeszcze Małek Agnieszka, która jest również sekretarzem, i to wszystko spisuje, i wcale nie zazdroszczę tej funkcji, bo jest bardzo
bardzo pracochłonna. Jest również nasz Stasiu Czarnecki, który również jest w komisji. No, w komisji, ale jesteś. Także jest to bardzo fajnie, bo organizacja po prostu działa. Organizacja chce dalej działać. To jest chyba najważniejsze, prawda? Bo cóż z tego, że no ja będę, no i prezes. No jak was nie będzie, to co z takiego prezesa? Żaden, nic. Nic, ja nic nie zrobię. Ja tylko mogę po prostu Państwu pomóc zorganizować te wystawy, zorganizować w jakiś sposób te wyjazdy, zorganizować plenery. I tu już chciałam zaznaczyć, że na pewno w tym roku będzie wycieczka do Krakowa. Tylko się jeszcze dokładnie dowiem, jakie terminy będą, żeby do tej Akademii Sztuk Pięknych trafić. I oczywiście na jakiś wspaniały spektakl teatralny, bo tego sobie bym nie podarowała przy okazji. Dlatego na pewno to, no i na pewno mamy w planie dwa plenery. I pan prezes powiedział, żeby nie odpuszczać, że musimy wszystko zrobić, żeby to wszystko zadziałało, żebyśmy naprawdę mogli się pokazać, żebyśmy byli wszędzie po prostu widziani. Szkoda, że taka pogoda już troszkę jeszcze jest taka niewyklarowana, bo byśmy już mogli robić to, co żeśmy kiedyś marzyli, co Sylwia podpowiadała, żeby za biblioteką robić takie plenery, takie miały, prawda, coś pomalować. Jest to coś już pokazanie się, jest to zachęta dla innych. Wiem, że już ze strony, już będę mieć chyba jedną panią, która kaftuje, jednego pana, który rzeźbi. Także nasza praca nie idzie na marne, słuchajcie. To jakiś ten efekt jest. Gdzieś tam ktoś u nas coś słyszy. I to jest bardzo fajne. I ktoś nowy się pojawia. I ktoś się nowy pojawia. No w tym roku niestety nie będziemy malarzy gościć w Wojewódzkim Domu Kultury, no bo tak jak mówiłam, w tamtym roku nasi malarze gościli, prawda? Była wystawa malarstwa. W tym roku jest taka zbiorowa wystawa rzeźby. I ja później wam na zebraniu powiem, bo tak z kapelusza to nie chcę już mówić, bo się pomylę, ale na pewno będzie wystawa rzeźby i nas po prostu, naszych twórców. Oho, tak, i tak powiem, że dobrze. Dziękuję bardzo. Z panią Jadzie. Tak. Wiosna radosna. Tak jest. Oby te państwa prace tyle radości wniosły w życie Woli Mieleckiej i nie tylko. Tak. Tak. Że naprawdę niechaj uśmiech i słoneczko w końcu nam zawsze świeci. Także serdecznie jeszcze raz w imieniu swoim i wszystkich pracowników naszej chwili dziękuję za Państwa obecność i za pracę, które Państwo się do nas dali na tę ustawę. Gdzie? Ciężkowice. Skamieniałe miasteczko. Tak jest. Każdy wybierze jedną skałę, posadzi się go przy skalę i będzie malował. Jak nie szybka, to czarownica.